Słowo Boże wyraźnie uczy nas o wiecznym bezpieczeństwie wierzącego. Wiemy o tym, że jeśli ktoś uwierzy Panu Jezusowi Chrystusowi, jest raz na zawsze zbawiony, jest wiecznie bezpieczny w Chrystusie, a wiemy to, bo Pan Jezus powiedział, kto wierzy we mnie, ma życie wieczne. Kto wierzy we mnie, ma życie wieczne. Natomiast są pewni ludzie, którzy poprzez swoją osobistą niechęć do osoby Pana Jezusa Chrystusa pytają, czy rzeczywiście Pan Jezus powiedział, kto wierzy we mnie, ma życie wieczne. I ci ludzie, wzorem diabła, który zapytał, czy rzeczywiście Bóg powiedział, również wzorem diabła pytają, używają fragmentów Słowa Bożego wyrwanych z kontekstu, bez sensu, bez żadnego uzasadnienia. Jednym z takich oszustw, utracalników jest użycie niewłaściwe drugiego listu Piotra, drugi rozdział, 20 do 21 wersetu. Tam Słowo Boże mówi wyraźnie. Jeżeli bowiem uniknąwszy pluga z świata, przez poznanie Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa, a znowu w nie uwikłani dają się zwyciężyć, to dla nich ostatni stan stał się gorszym, aniżeli pierwszy. Albowiem lepiej by dla nich było nie poznać drogi sprawiedliwości, niżeli poznawszy ją wrócić od podanego im rozkazania świętego. Słowo Boże mówi, uwierz Pana Jezusa Chrystusa, jest to święte przykazanie. I oni, ci utracalnicy, się odwrócili od tego świętego przykazania i stan ich jest gorszy niż przed tym, gdy usłyszeli to święte wezwanie i przed tym, zanim się temu wezwaniu zbuntowali. Natomiast, aby wykrzywić drogi pańskie, ten fragment, bo jeśli po ucieczce przed zanieczyszczeniami świata, przez poznanie Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa ponownie się w to uwikłali i są zwyciężani, koniec jest dla nich gorszy niż początek. Lepiej bowiem byłoby dla nich nie poznać drogi sprawiedliwości, niż poznawszy ją, odwrócić się od przekazanego im świętego przykazania. Utracalnicy przekręcają ten fragment w ten sposób i mówią, że jest dany człowiek uratowany, ale potem odwraca się i zaplątuje ponownie w tych nieczystościach i traci zbawienie. Jest to oczywiście nadużycie niezgodne z tym, co to Słowo Boże do nas mówi. To kolejny fragment, w którym zmienili oni czasy i zaimki po to, żeby dokonać oszustwa. Jeżeli cofniemy się do początku rozdziału tego drugiego, pierwszego i drugiego rozdziału drugiego listu Piotra, to zauważymy na przykład w wersecie pierwszym rozdziału drugiego. Byli też i fałszywi prorocy między ludem, jak i między wami będą fałszywi nauczyciele, którzy prowadzą zgubne kacerstwa i zapierając się Pana, który ich odkupił, ściągną sami na siebie prędką zgubę. Czyli mówi tutaj apostoł Piotr. Apostoł Piotr zwraca się do współwyznawców w drugiej osobie liczby mnogiej, wy. Ale z kolei w wersetach od 1b do 22 cały czas zmienia się to na trzecią osobę liczby mnogiej, czyli oni. To jest dosyć ważne, żeby nie przeoczyć tego i nie zrobić tego my. Czyli widzimy od 1b, czyli oni będą się zapierać, oni, wielu pójdzie, oni i tak dalej, i tak dalej. Widać, że to jest specjalna, oddzielna klasa zwykłych wyznawców, którzy są odstępcami. Następnie w rozdziale trzecim od pierwszego wersetu, drugi to już raz piszę do was, abyście pamiętali, Piotr wraca do drugiej osoby
liczby mnogiej, gdy mówi on do prawdziwych wierzących. Wersety, które właśnie są użyte tutaj do oszukiwania ludzi, jeżeli bowiem uniknąwszy plugas i tak dalej, albowiem lepiej by było dla nich, to są wersety, które odnoszą się do grupy odstępców, do której apostoł Piotr, będąc sam wierzącym, się nie zalicza i dlatego nie mówi my, ale mówi oni. I to pokazuje, jak ważne jest zrozumienie kontekstu wersetu. Ci ludzie, o których mówi Piotr, nie byli prawdziwymi wierzącymi, ale sprawowali ich drogi w ten sposób, że podawali się za nauczycieli. I to widzimy w wersecie pierwszym rozdziału drugiego listu Piotra. Między wami będą fałszywi nauczyciele. Trudno w to uwierzyć, ale to kolejny raz pokazuje, jak daleko może zajść pusty przykład wyznania. Puste wyznanie. Ci wyznawcy, ci zwykli wyznawcy, uciekli przed zanieczyszczeniami świata i znajdowali się na zewnątrz, w czystym miejscu na ziemi, będąc wśród ludu pańskiego, który to lud pański żył w oddzieleniu od świata. Byli, jak mówi nam pierwszy list do Koryntian 7,14 i Hebrajczyków 10,29, zewnętrznie uświęceni. Przypomnę to miejsce z 1 Koryntian, 7 rozdział, 14 werset. Albowiem poświęcony jest mąż niewierzący przez żonę i żona niewierząca poświęcona jest przez męża, bo inaczej dziatki wasze byłyby nieczyste, a teraz są święte. Czyli mamy trzy grupy osób idących do piekła, nazywane w tym wersecie świętymi, poświęconymi. Poświęcony jest mąż niewierzący. On idzie do piekła, bo nie uwierzył Panu Jezusowi Chrystusowi, ale jest święty przez to, że ma żonę wierzącą. Niewierząca żona jest osobą idącą do piekła na wieczne potępienie, bo nie uwierzyła w Pana Jezusa Chrystusa, ale jest święta, bo ma wierzącego męża. Dzieci są święte, choć same idą do piekła, ponieważ nie uwierzyły Panu Jezusowi, ale są święte, dlatego że mają co najmniej jednego rodzica wierzącego. Są święte. Tak to właśnie tutaj funkcjonuje. I Hebrajczyków, 10 rozdział, 29 werset. O ile sroższego karania mnie macie, godzien jest ten, kto Syna Bożego podeptał i krew przymierza, przez którą był poświęcony, miał za pospolitą i ducha łaski zelżył. To jest 10,29. Ale sam był poświęcony. Poświęcony. Krew przymierza, przez którą był poświęcony. Więc widzimy, ci ludzie byli poświęceni, ale osobiście niewierzący i przez to idący do piekła. Nie zostali zbawieni. Mieli poznanie Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa, ale nie mieli zbawczej wiary w Niego. To znowu pokazuje, że wiedza i wiara to dwie różne sfery, dwie różne sprawy, dwie różne rzeczy. Apostoł Piotr mówi nam, że ich osąd będzie gorszy niż osoby, która nigdy nie przyjęła chrześcijaństwa. Pokazuje, że Bóg pociąga osobę odpowiedzialną za posiadane światło, za światło, które wyznaje, i że ma po prostu tę odpowiedzialność, co ilustruje nam między innymi Łukasza, 12 rozdział, 47 werset. Ów zaś sługa, który znał wolę Pana swego i nie był gotów i nie uczynił według woli Jego, będzie mocno karany, ale który nie znał, a uczynił rzeczy godne karania, mniej będzie karany. Od każdego bowiem, komu wiele dano, wiele się upominać będą, a komu wiele powierzono, od tego więcej żądać będą.
Czyli widzimy jasno. Ci nauczyciele mieli otrzymać najwyższy sąd, o czym mówi nam między innymi Jakuba, rozdział 3, werset 1. Niechaj niewielu z was będzie nauczycielami, bracia moi, gdyż wiecie, że cięższy sąd odniesiemy. Tak, wszyscy nauczyciele, czy to bracia wierzący, czy też niewierzący, nie bracia, będą odnosić cięższy sąd, jeśli stają się nauczycielami. Ale biorąc pod uwagę czas, wielu powinno być nauczycielami, albo jak Paweł apostoł mówi w 5 rozdziale listu do Hebrajczyków. Hebrajczyków, rozdział 5. Albowiem wy, coście ze względu na czas powinni być nauczycielami, znowu potrzebujecie, aby was uczono pierwszych początków Słowa Bożego i potrzeba wam mleka, a nie ciężkiego pokarmu. Czyli widać wyraźnie, że jest tutaj pewna grupa osób, która ze względu na czas powinna być już nauczycielami. Bycie nauczycielem w chrześcijaństwie jest funkcją czasu według tego wersetu, zależy od czasu. Jeśli następuje właściwy duchowy rozwój danej osoby, jeśli są zakłócenia, to dana osoba takim nauczycielem nie będzie. Choć oczywiście każdy wierzący nauczyciel musi pamiętać, że odniesie cięższy sąd. No i oczywiste, że każdy niewierzący nauczyciel odniesie cięższy sąd. Znaczące jest to, że do opisania tych odstępców użyto dwóch nieczystych zwierząt. Pies ilustruje, że nie nastąpiła w nich zmiana serca. Nie było prawdziwego uwierzenia Panu Jezusowi Chrystusowi. Nie było żadnego tutaj uznania się za potrzebującego Zbawiciela. I to widzimy między innymi w Przypowieściach 28:13. Przypowieści 28:13. Kto ukrywa występki, nie ma powodzenia, lecz kto je wyznaje i porzuca, dostępuje miłosierdzia. A u tych fałszywych nauczycieli nie było prawdziwego upamiętania, nie było prawdziwego uwierzenia Panu Jezusowi Chrystusowi. Nie było przestania ufania sobie, a zaufania Jezusowi. Nie było przestania wierzenia w siebie, a uwierzenia w Jezusa. Nie było zaprzestania wierzenia sobie, a wierzenia Panu Jezusowi. Więc tutaj wyraźnie widać, nie porzucili swoich grzechów, nie wyrzekli się swoich grzechów, więc powrócili do swoich grzechów tak, jak pies wraca do własnych wymiocin. W Piśmie Świętym żaden prawdziwie wierzący nie jest porównywany do psa. Objawienie 22:15 nie jest tutaj wyjątkiem. Objawienie 22:15. Zewnątrz zaś są psy i czarownicy i wszetecznicy i zabójcy i bałwochwalcy i każdy, który miłuje i czyni kłamstwo. Błogosławieni, którzy zachowują przykazanie Jego, aby mieli prawo do drzewa życia i aby weszli bramami do miasta. Czyli widać, że psy są na zewnątrz. Na zewnątrz. Na zewnątrz. I to wskazuje, że to byli fałszywi wyznawcy. Czyli praktykujący, niewierzący. Którzy nigdy nie zostali zbawieni. Świnia lub może lepszym przykładem byłoby maciora. Została umyta na zewnątrz, ale to nie zmieniło jej natury i udowodniło to, przez to, że wróciła do taplania się w błocie, jaka była. Podobnie jak świnie, jak maciory, ci odstępcy zostali obmyci, w sensie posiadania
tutaj wyznania uciekli przed zanieczyszczaniami świata, będąc wśród chrześcijan, ale nie zostali obmyci krwią Pana Jezusa, nie mieli oczyszczonych przez wiarę serc, nie mieli nowego narodzenia. Jak to widzimy na przykład w Jana 13:10. Tam Pan Jezus mówi wyraźnie. W Ewangelii Jana, 13 rozdział, 10 werset. Powiedział mu Jezus, kto jest umyty, nie potrzebuje tylko, przepraszam, rzecze mu Jezus, kto jest umyty, potrzebuje tylko nogi umyć, bo czysty jest wszystek i wy jesteście czystymi, ale nie wszyscy. Nie stali się czystymi, tylko byli częściowo, tak zewnętrznie. Udowodnili jedynie, że nie zostali zbawieni przez powrót. Do ich grzechów było widać konsekwencje tego, że nigdy nie byli wierzący. Bo jeśli ktoś nie uwierzy, to nie ma mocy nad tym, żeby po prostu być żyjącym według nowości życia, a nie według starej litery. Ponownie, żaden prawdziwy wierzący nie jest nigdy porównywany do świni w Piśmie Świętym. Pan Jezus Chrystus nazywa swój lud owcami, ale nigdy psami czy świniami. I to mamy udokumentowane w Ewangelii Jana 10:14. Jam jest prawdziwy pasterz i znam swoje owce i moje też mnie znają. I Mateusza 7:6. Nie dawajcie psom tego, co jest święte i nie rzucajcie pereł swoich przed świnie, by ich czasem nie podeptały nogami swymi i obróciwszy się nie rozszarpały was. Widzimy jednoznacznie. Żaden wierzący nigdy nie jest nazywany w Piśmie Świętym ani psem, ani świnią. Więc jeśli nie jesteś jeszcze pewien, że gdybyś dzisiaj umarł, to pójdziesz do nieba, na które nie zasłużyłeś, to prawdopodobnie jest tak dlatego, że idziesz do piekła, na które zasłużyłeś. Dlatego czym prędzej przestań wierzyć sobie, uwierz Jezusowi. Przestań wierzyć w siebie, uwierz w Jezusa. Przestań ufać sobie, zacznij ufać Jezusowi. Gdyż jeśli uwierzysz w Pana Jezusa Chrystusa, będziesz zbawiony raz na zawsze, nieutracalnie, nie będziesz miał żadnej świadomości grzechów, gdy raz zostaniesz oczyszczony, dlatego że tak Słowo Boże mówi, że kto wierzy we mnie, ma życie wieczne, tak powiedział Pan Jezus Chrystus. Więc wierz w Pana Jezusa, a będziesz miał życie wieczne. Niech Bóg ci błogosławi.